Dzień dobry. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Dzisiaj w domu, póki co poranek, natomiast w ciągu dzisiejszego dnia przeanalizujemy troszeczkę poprzedni rok. Spojrzymy głównie na moje vlogi, ponieważ dokumentuję każdy dzień swojego życia, a w tym roku każdy jeden, więc przyjrzymy się kilku odcinkom, żeby przypomnieć, co się ciekawego wydarzyło w tym roku i jakie nauki za tym poszły. Więc plan jest mniej więcej taki. Będziemy przechodzić przez pewne odcinki mojego vloga i zobaczymy, co ciekawego się działo w tym roku. Może będzie też parę nauk, może będzie parę mądrych rzeczy. Zobaczymy, za czym z tego wyjdzie. Więc dla osób, które nie wiedzą, to posiadam własnego vloga. Można tego vloga obejrzeć właśnie tu, gdzie go oglądasz. I każdego dnia tego roku robiłem odcinek. Wcześniej też robiłem przez rok, natomiast potem robiłem drugi sezon przerwami, a trzeci sezon, który jest w tej chwili, idzie do 1000 odcinków. Po czym zamierzam albo skończyć vloga, albo przerwać go na bardzo długo. Ale do tego wrócimy po 1000 odcinku. Wszystko się zaczęło 1 stycznia, gdy wyjąłem kamerę po dość długiej przerwie i zacząłem robić vloga. Troszeczkę byłem bardziej otyły, ale już jest lepiej. Następnie jako część realizacji swojego zadania związanego z podróżowaniem po świecie i spędzaniem jednego miesiąca co roku poza Polską wyjechaliśmy na Maderę, gdzie spędziliśmy miesiąc czasu. Wypożyczyliśmy samochód też i jeździliśmy po wyspie, spędzaliśmy czas, to było niesamowite miejsce i Madera jest niesamowita pod niemalże każdym względem. Portugalia jest cudowna, a Madera szczególnie. Oczywiście nie zawsze było kolorowo, bo na przykład jak w tym momencie złapaliśmy gumę, ale nie ma rzeczy, których nie da się naprawić. My ludzie zostaliśmy tak stworzeni, że potrafimy wyjść niemalże z każdej sytuacji, zarówno dobrej i złej. Jakoś ten nasz instynkt przetrwania potrafi nam pomóc od takich małych spraw jak skaleczenie czy dziura w kole do bardzo poważnych spraw jak choroby i śmierci dookoła nas. Więc taka mała lekcja do zapamiętania. Ale też co jest bardzo ciekawe, nie byłem tam tylko na wakacjach, ale też cały czas pracowałem nad swoim biznesem, firmą Chmurowisko, która w tamtym momencie zatrudniała razem ze mną i moim wspólnikiem i z Anią 3 osoby i szukaliśmy kolejnych osób. Oczywiście z ładnym widokiem na ocean. Ale coś, nad czym cały czas pracowałem i co moim zdaniem do dziś dobrze działa, to starałem się dawać wartość, między innymi pokazując, jak zarządzam swoimi finansami. To jest przykład wideo, które obejrzało 3000 osób i który ma 152 łapki w górę i 0 w dół. I dojewana rzecz, będąc na Maderze, też do naszego zespołu dołączył Marcin, który objął stanowisko Chief Business Development Officer. Zajmował się sprzedażą i generowaniem biznesu w naszej firmie Polsce. Tuż po powrocie z Madery rodziną przeprowadziliśmy się do nowego miejsca, z którego właśnie w tej chwili nagrywam. To jest półeczka, którą dostałem w swoim nowym pokoju. Myślałem, co z nią zrobić? No i okazało się, że fajnie pasują książki na tle tej szyby. Pewnie słabo to widać, natomiast z Madery też wróciłem poza wypoczynkiem, poza niesamowitym czasem z rodziną, też z paroma pomysłami. Tutaj jest na przykład coś, co pewnie słabo widać w tej chwili, ale tam był napis Miromax University. Coś, co na Maderze wykiełkowało w mojej głowie, żeby zacząć to robić. Wtedy jeszcze nie robiłem żadnego kursu online, ani jednego. Natomiast pojawił się pomysł, żeby zmienić edukację w Polsce. Z racji tego też, że do Chmurowiska zaczęły dołączyć nowe osoby, zacząłem szukać biura. I znaleźliśmy takie biuro na Teligi 5/8, gdzie w tej chwili wynajmujemy dwa pokoje. To jest taki coworking space, natomiast mamy tam dwa pokoje i właśnie w lutym tam się wprowadziliśmy. Też na vlogu pojawił się troszkę dłuższy materiał. Nagraliśmy taki odcinek pilotażowy materiału właśnie tak, albo przez niektórych zwanych Ludomirem. Razem z Ludwikiem Siadlakiem w tym roku powstały dwa takie odcinki i może kiedyś powstaną kolejne. W lutym też postanowiliśmy wydać nasz pierwszy kurs w firmie Chmurowisko. To nie jest nasze główne miejsce zarobku, natomiast robiąc konsulting pomyśleliśmy, że może warto byłoby też zacząć szkolić ludzi online z rzeczy, które pokazujemy i pomagamy wdrażać. Więc to był mój pierwszy kurs z Rozum Cloud Computing ever. Nigdy nie robiłem kursu, to był pierwszy kurs, który powstał. I do firmy Chmurowisko zaczęły dołączać kolejne osoby, między innymi Łukasz, który dołączył i wsparł nasz zespół. I potem też zaczęły dołączać kolejne osoby.
wtedy wykonywałem też dużo jeszcze pracy operacyjnej w Morowiskowej, na przykład jeździliśmy po naszych klientach, tutaj na przykład z Damianem, moim wspólnikiem, gdzie byliśmy gdzieś w Polsce przy jakimś jeziorze w tanim miejscu. A to jest jeden z moich ulubionych odcinków co roku, czyli 1 kwietnia, gdzie powiedziałem o 10 rzeczach i nie wszystkie były prawdą. I w tym kwietniu najbliższym też to zrobię. Założyłem też drugą spółkę razem z Maciejem i zaczęliśmy robić nasz pierwszy biznes, natomiast co się okazało i to była też duża nauczka dla mnie, że robienie dużej ilości biznesu w chwili, gdy mamy określoną ilość czasu na spanie i na robienie innych rzeczy jest trudne, więc biznes się udał, był pozytywny, natomiast po pewnym czasie postanowiliśmy z Maciejem pójść swoimi drogami i nasza spółka została zakończona. A w kwietniu 2018 roku, z racji tego, że wiele osób mnie o to pytało, postanowiłem opublikować kurs Zbuduj swoje 3 poziomy, który już w tej chwili przeszkolił chyba 600-700 osób. Więc tak, powstał kurs Zbuduj swoje 3 poziomy, który sporo namieszał w świecie produktywności i ustalania celów. Trochę się nudziłem na majówce, więc nagrałem podcast i przez przypadek sam początku wskoczył na pierwsze miejsce najpopularniejszych podcastów w Polsce. Szybko spadł, natomiast przez chwilę był. To się liczy. To jest najważniejsze. A, co swoją drogą jest bardzo ważną lekcją, żeby nie pytać o pozwolenie i zacząć działać to, co mamy działać. Więc nie pytałem nikogo, czy mogę robić podcast, czy mogę wejść przez przypadek na pierwsze miejsce podcastów w Polsce, czy mogę robić podcasty na tematyce, po prostu miałem taki plan i zacząłem je robić. I ciągle starałem się robić to, co chyba idzie mi całkiem dobrze, czyli dawać wartość, więc to jest też jeden z dość popularniejszych wideo, które się obejrzało 11 tysięcy osób, który pokazuje sposoby zarabiania pieniędzy i moje ulubione, których używam. Bardzo fajne wideo chyba. Tak ludzie mówią. I brałem też udział w jednym biegu. Był to bieg na 40 chyba prawie kilometrów przełajowy, który pobiegłem razem z Mariuszem Hojdą i Łukaszem Doroszem. Oni byli troszeczkę dłuższy dystans, natomiast to było dość przyjemne i ciekawe wyzwanie. Mówię o tym, bo już niedługo kolejny bieg. Dłuższe. Dawniej też bardzo nie lubiłem podróży, po prostu nie robiłem tego, nie robiłem, nie wiedziałem, co jest fajnego po drugiej stronie. Natomiast w chwili, gdy zaczęliśmy dużo podróżować, to podróże stały się czymś, co po prostu uwielbiam. Uwielbiam być w nowych miejscach, uwielbiam poznawać nowe kultury, jeść nowe jedzenie, być w nowych domach, spać w nowych miejscach. Więc w tym roku też, poza tym, że sporo podróżowaliśmy w różnych miejscach, byliśmy też na przykład we Włoszech przez chyba coś między tydzień a 2 tygodnie, jeżeli dobrze pamiętam. To jest na przykład Rzym. A potem wybraliśmy się do jednego z moich ulubionych miejsc na ziemi, czyli do Arcidosso, Toskania. Cudowne miejsce, polecam bardzo serdecznie. Spokój, cisza i pyszne jedzenie. I też to, co zacząłem robić bardziej świadomie, to odwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce podczas podróży. Czyli mam taką listę miejsc z listy światowego dziedzictwa UNESCO oraz najpiękniejszych miejsc w Polsce, więc w chwili, gdy jeździłem do klientów albo na jakieś spotkania biznesowe, to zawsze szukałem czegoś, żeby odwiedzić po drodze. Tutaj na przykład, to jest chyba Gdańsk. A weekendy, nie zawsze, ale czasami wyjeżdżaliśmy z rodziną na kolejne miejsca z listy najpiękniejszych miejsc w Polsce. I dalej podróżując, tym razem w rodzinne strony, też kupiłem nowy aparat, który potrafi robić spowolnienia. Wtedy miałem taką serię filmów, gdzie cały czas miałem wszystko prawie na spowolnieniu. Sorry. Kolejny wyjazd, tym razem Toruń i pewna tradycja, którą robię prawie codziennie, może nie codziennie, ale staram się, tylko mogę. Dzisiaj rano też robiłem, czyli wspólne tańce z swoją córką, tym razem podczas zwiedzania Torunia. I zaczęliśmy też szukać działki pod swój dom, tutaj właśnie byliśmy na Suwalszczyźnie, gdzie szukaliśmy. Ta idea zaczęła w nas kiełkować powoli, co też jest taką drobną lekcją, że niektóre pomysły potrzebują czasu, żeby się w głowie ułożyć, więc nie wiedzieliśmy, gdzie chcemy dojść, gdzie chcemy mieszkać, gdzie chcemy żyć, natomiast już teraz jesteśmy zgodni, że chcemy mieć nasz dom gdzieś kiedyś, za parę lat może. Nie planujemy kupować sobie mieszkania, ale planujemy kiedyś gdzieś kupić dom. Jeszcze gdzie to nie wiemy i czy też nie wiemy, natomiast taki jest plan. I to był jeden z elementów, podczas którego szukaliśmy miejsc, inspirowaliśmy się działkami i innymi rzeczami, które są na Suwalszczyźnie. A tu już nasza podróż na kolejną wyprawę, więc lubimy też latać w nowe miejsca, ale też jeździć samochodem, więc to nasza rodzinna wyprawa do Chorwacji. Tyle, że przez różne ciekawe kraje i miejsca
gdzie odwiedzaliśmy miejsca światowego dziedzictwa UNESCO. I to już Chorwacja, czyli chill, uśmiechnięci ludzie i słońce. Byliśmy w Chorwacji w tym roku chyba po raz trzeci, może czwarty, chyba trzeci. I pewnie tam wrócimy jeszcze nieraz. Cudowny kraj, że ktoś nie był, polecam Chorwację. I też realizowaliśmy ciekawe pomysły. Filmy Chmurowisko to jest na przykład impreza, którą robiliśmy, to jest chyba Wrocław, jeżeli się nie mylę, czyli Igrzyska Chmury. Wymyśliliśmy znowu ideę, nie pytaliśmy nikogo, czy się da, czy można, czy mamy pozwolenie. I po prostu zrobiliśmy pewien projekt, który bardzo fajnie się udał. Co jest ciekawe, z uczestników Igrzysk Chmury zatrudniliśmy dwie osoby do Chmurowiska. Jednym z ciekawszych projektów, które robiłem w tym roku, była szkoła najmu, która swoją drogą zmotywowała mnie do tego, żeby kupić własne mieszkanie na wynajem, o czym za chwilę, ale też właśnie praca z Darkiem i z Pawłem, niesamowitymi ludźmi. Paweł, który pracuje w dużej korporacji, w tej chwili chyba zmienia ją na nową, gratulacje, i który ma chyba z około 10 mieszkań na wynajem, i Paweł, który inwestuje w tej chwili w mieszkania w Londynie. Przyszli tutaj do mojego pokoju, spędziłem z nimi kilka dni nagrywając szkolenia a propos szkoły najmu, to niesamowity czas. Życzę wszystkim wśród swoich znajomych takich ludzi jak oni. Naprawdę, z ręką na sercu. I dalej kontynuowaliśmy naszą misję a propos zwiedzania miejsc fenomenalnych w Polsce i zwiedzania Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tym razem w hali Tysiąclecia, tak to chyba się nazywa we Wrocławiu, razem z Damianem, podczas podróży do jednego z naszych klientów. I byłem na konferencji, gdzie występował Gary Vaynerchuk. To było niesamowite doświadczenie, ale nie tylko z powodu Gary'ego Vaynerchuka. Sesja Jakuba Bebączka była super. Było też parę innych sesji, natomiast Gary wymiótł. I jedną z ostatnich podróży, jaką odbyliśmy w tym roku, to była wyprawa do Białowieży, gdzie jeździmy co roku. Wynajmujemy bardzo fajny domek w Stoczku i zwiedzamy okolice Białowieży. Jest to naprawdę genialne miejsce. Jeśli ktoś jeszcze nie był w Białowieży, polecam. Połączenie wszystkiego, a przede wszystkim ciszy i spokoju, było super. I wjechałem rowerem na Białoruś, co było dość ciekawym wyzwaniem. Nie sądziłem, że kiedykolwiek uda mi się odwiedzić Białoruś w życiu, ale okazało się, że jest mały loophole i można wjechać do Białorusi bez posiadania wizy. Dosłownie taka, ma się tylko jednodniową przepustkę, więc wypożyczyłem rower i pojechałem do Białorusi odwiedzić parę ciekawych miejsc, między innymi miejsce, gdzie stacjonuje Dziadek Mróz, czyli nasz Mikołaj. I to było naprawdę genialne miejsce, polecam. W tym roku też zacząłem się bardzo mocno zajmować tym, jak działam, jak funkcjonuję i że moje ciało się starzeje i coraz jest ze mną gorzej z roku na rok, więc czas odwrócić ten temat pod wieloma względami. Diety, sportu, suplementów, ale też między innymi spokoju, czyli korzystałem po raz pierwszy z czegoś takiego jak floating tank, sensory deprivation tank w aurze spokoju, gdzie już byłem chyba 4 albo 5 razy. Niesamowite miejsce, zamykają nas w takiej wannie, gdzie nie ma światła, gdzie nie ma dźwięku, gdzie jesteśmy w wodzie o temperaturze naszego ciała. Bardzo, bardzo, bardzo niesamowite odkrycie i polecam serdecznie. I jeszcze jedna rzecz w temacie firmy, więc mieliśmy nasz pierwszy wyjazd integracyjny, na którym było chyba coś około 12 osób, czy 13, nie pamiętam już. Natomiast bardzo ciekawa rzecz, że od początku stycznia, gdzie były 2-3 osoby, urośliśmy do takiej ilości osób bez żadnych zewnętrznych inwestorów, co warto podkreślić, czyli tylko z pracy, które robiliśmy i z pieniędzy, które reinwestowaliśmy w rozwój naszej firmy. I po przejściu szkoły najmu dostałem też żagli w plecy i kupiłem swoje pierwsze mieszkanie na wynajem w Krakowie. Pomogła mi w tym firma Gedeus, która wzięła na mnie bardzo dużo pracy związanej z tym, żeby opiekować się remontem, żeby wszystko zaprojektować, żeby dopiąć szczegóły. Natomiast tak, już w tej chwili jestem posiadaczem wyremontowanego mieszkania na wynajem w Krakowie, które już od stycznia będzie się wynajmować. A i odpaliłem się ten program w tym roku, czyli Fabryka Kursów, który bardzo fajnie został odebrany i już pierwsze osoby uruchamiają swoje kursy online, bazując na moim programie systemie. A te wideo z 1 listopada zostało uznane przez moich widzów za jedno z najlepiej, najbardziej otwierające umysł wideo w mojej historii. Tak przynajmniej wyczytuję między wierszami z komentarzy. Natomiast jeżeli ktoś szuka ciekawego wideo do obejrzenia w wolnej chwili, polecam wideo z 1 listopada 2018 roku.
ten rok też dla mnie był niesamowitą metamorfozą, jeśli chodzi o formę pracy, więc bardzo dużo zacząłem pracować w domu, spędzając też dużo czasu z dziećmi, czyli dzieci też czasami wchodzą do tego pokoju, czasami ja wychodzę, spędzam czas z nimi, czasami spędzamy więcej czasu, czasami spędzamy mniej czasu, natomiast to była genialna decyzja i nie żałuję żadnej chwili spędzonej w domu z żoną i z dziećmi, natomiast to, co mogę poprawić, to robić tego jeszcze więcej, czyli jeszcze więcej, więcej. I mam taki też plan, też pewne cele na blogu 3poziom.pl, przybliżają mnie do tego, żeby spędzać jeszcze więcej czasu z rodziną, bo praca poczeka, a chwile z rodziną niestety już nie poczekają, więc trzeba je wykorzystywać tak często, jak się da. I też jedna z ciekawszych decyzji, które podjąłem w tym roku, to zatrudnienie CEO do chmurowiska, więc pewnie pamiętacie Marcina, którego przedstawiałem w pierwszych odcinkach, i właśnie Marcin objął stanowisko dyrektora generalnego, CEO w chmurowisku i też stał się współwłaścicielem, dołączył razem do mnie, do Damiana i Michała Wornikiewicza. Więc tak, takie zmiany. I brałem też udział w zawodach CrossFit, gdzie w kategorii Masters powyżej 33 lat zająłem trzecie miejsce. I kończąc powoli, złożyłem też życzenia leżąc nagi w śniegu. Oczywiście po saunie miałem też okrycie dolne, więc nie byłem tak bardzo nagi, ale tak, na tym się kończy nasza krótka historia. To był niesamowity rok, natomiast planując następny, widzę, że następny będzie, nie wiem czy 5, ale na pewno kilka razy lepszy niż ten. Chociaż ten też był bardzo fajny. Tak więc, dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam z mojej szafeczki i do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce, na YouTubie i w innych miejscach.